Jeśli chodzi o sytuację na lokalnym rynku pracy w odniesieniu do ilości osób bezrobotnych, to tych osób jest mniej. Na koniec stycznia tego roku odnotowaliśmy zarejestrowanych osób ponad 2600. W analogicznym okresie roku ubiegłego jest to mniej o ponad 250 osób. Aczkolwiek styczeń jest takim miesiącem nadzwyczajnym, ponieważ zawsze rejestruje się dużo osób. W miesiącu styczniu tego roku zarejestrowało się ponad 470 osób. W porównaniu do grudnia to jest ponad 100 osób więcej. Ta liczba jest lekko wyższa niż dotychczasowe trendy. Natomiast jeśli chodzi o wolne miejsca pracy, napływ ofert do urzędu, no to mamy 20% spadek w stosunku do roku 2021. No zapewne na tą sytuację ma wpływ sytuacja w świecie, w Polsce. Głównie chodzi o wybuch wojny na Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie ceny energii, wysokie ceny paliw. To na pewno nie zachęca przedsiębiorców do poszukiwania pracowników, do rozszerzania zasobów ludzkich, a bardziej do tego, żeby utrzymać dotychczasowych pracowników. Czyli powodów do paniki na razie nie ma, ale rzeczywiście może być zauważalna ta tendencja, że ten jeszcze do niedawna rynek pracownika już zdecydowanie zaczyna się zmieniać. Zapewne. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, no właściwie od wybuchu pandemii. Te wszystkie wydarzenia mają bezpośredni wpływ na rynek pracy, również lokalny. Dlatego trudno mi coś przewidywać, ale dostrzegamy, że być może ta ilość osób bezrobotnych będzie rosła. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Widzimy też, że rejestrują się osoby po zamknięciu działalności gospodarczej bądź w wyniku zawieszenia. Nie ma tej liczby znacząco większej niż dotychczas, ale zaczynają się pojawiać branże budowlane, które dotychczas nie były. Nie ma też na terenie powiatu zgłoszenia o zwolnieniach grupowych, co jest oczywiście aspektem pozytywnym. Natomiast no, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać w przyszłości. No, patrząc, nawet idąc ulicami miasta, rzeczywiście można zauważyć, że wiele osób rezygnuje z prowadzenia własnego biznesu. Czy zatem jest zainteresowanie rozpoczynaniem go przez osoby, które dopiero będą wchodzić w ten sposób na rynek? Tutaj zaskakująco widzimy znaczne zainteresowanie. Właściwie tak już od wybuchu pandemii z roku na rok ilość udzielonych dotacji zwiększa nam się. W zeszłym roku to było ponad 140 na rozpoczęcie własnej działalności. Większość dotyczy terenu powiatu chrzanowskiego. W tym roku właściwie od 1 lutego ogłosiliśmy nabór otwarty. Wysokość dotacji jest wyższa niż w zeszłym roku, bo wynosi 30 tysięcy do 30 tysięcy. Nabór jest do wyczerpania środków. W tej chwili około 20 dotacji już mamy złożonych. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądać po ocenie, komu udzielimy tej formy pomocy, ale cieszy się to dosyć sporym zainteresowaniem wśród naszych bezrobotnych. Wymóg jest 12 miesięcy, trzeba utrzymać przynajmniej te 12 miesięcy, żeby właśnie nie zwracać tej dotacji do urzędu. A czy macie Państwo informacje tutaj już ogólnie mówiąc o rynku pracy dotyczące tego, w jakich zawodach tutaj na terenie powiatu chrzanowskiego najłatwiej jest tą pracę znaleźć? Pracownik produkcji, operator maszyn na produkcji, to są takie zawody z racji wiadome zakładów pracy, które się tu znajdują i zatrudniają większą ilość. Na pewno transport, czyli kierowcy głównie tych wyższych kategorii, również handel, magazynier, sprzedawca, usługi, fryzjer, kosmetyczka. To są na pewno takie zawody, które są pożądane na rynku. Oczywiście również zawody budowlane, fachowcy, brukarz, murarz. To na pewno są zawody, które też poszukują pracodawcy. Jeśli chodzi o specjalistów z wyższym wykształceniem, no to na pewno medyczne, to jest lekarz, pielęgniarka. Zapewne też w księgowości, rachunkowości, księgowa, specjalista do spraw kadr. No i oczywiście też jeśli chodzi o tą branżę, że tak powiem, szkolnictwo, to są pedagog specjalny, to jest nauczyciel nauczania przedszkolnego bądź nauczyciel przedszkola, czy też psycholog. To są też takie na pewno branże na tym lokalnym rynku u nas pożądane.